Rumunia. Kraj położony w południowo-wschodniej Europie nad Morzem Czarnym. Powierzchniowo Rumunia jest w przybliżeniu około 70 tysięcy km kwadratowych mniejsza od Polski. Całkowita powierzchnia to niecałe 240 tysięcy km kwadratowych. Liczba mieszkańców również jest mniej więcej dwa razy niższa i wynosi obecnie blisko 20 milionów osób. Stolicą i jednocześnie największym miastem omawianej Rumunii jest Bukareszt. Miejscowość leżąca w południowo-wschodniej części kraju zamieszkała przez ponad 1 700 000 osób. Porównując wielkość gospodarek, przedstawiając te dane w dolarach amerykańskich, nasz kraj wypada wyraźnie lepiej od Rumunii. Produkt krajowy brutto Polski jest ponad dwukrotnie wyższy i sytuacja, w której to Polska przoduje w tym aspekcie, utrzymuje się już praktycznie od samych początków transformacji ustrojowej. Choć jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku PKB przedstawianych krajów wyglądał dość podobnie, a różnice uwidoczniły się dopiero w późniejszym czasie. Podobnie sytuacja wygląda w jednostkach realnych. Tutaj również kraj ze stolicą w Bukareszcie wypada słabiej, zaś jego wynik to 780 miliardów dolarów międzynarodowych. Przeliczając na jedną osobę, różnice aż tak wyraźne nie są, zarówno przedstawione w dolarach amerykańskich, jak i jednostkach stałych. Choć tutaj również nasz kraj wypada korzystniej na tle omawianej Rumunii. Co do wskaźnika nierówności społecznych. Tutaj także Rumunia prezentuje się słabiej, zaś różnice w dochodach mieszkańców społeczeństwa rumuńskiego są wyższe niż w Polsce. Na diagramie można również zauważyć, że tendencja ta w ostatnich latach nieznacznie się poprawiła. Nadal jednak nierówności w dochodach tamtejszego społeczeństwa są na relatywnie wysokim poziomie. Dług publiczny Rumunii, według danych z grudnia 2022 roku, wynosi 52% produktu krajowego brutto. Rumunia nie jest zadłużonym krajem, choć, podobnie jak w przypadku omawianej już na kanale Republiki Czeskiej, poziom długu prezentowanego kraju był niegdyś na znacznie niższych pułapach, oscylując jeszcze kilkanaście lat temu w granicach 10% PKB. Rumunia w rankingu złożoności ekonomicznej na podstawie eksportu obecnie zajmuje 26 miejsce na świecie, troszkę wyżej niż Polska. Choć sama wartość rumuńskiego eksportu jest już znacznie mniejsza, wynosi niecałe 130 miliardów dolarów. Głównymi produktami wysyłanymi przez Rumunię są samochody oraz części samochodowe, różnorakie maszyny, urządzenia elektroniczne, metale oraz rudy metali, sporo też jest żywności, w tym pszenicy i kukurydzy. Wiodącymi odbiorcami rumuńskiego eksportu są kraje europejskie, w szczególności państwa Unii Europejskiej, a wśród nich prym wiedzie największa gospodarka owej organizacji, czyli Republika Federalna Niemiec, do której trafia blisko 20% rumuńskiego eksportu. Dalej znajdują się jeszcze Włochy oraz Francja. W przypadku importu, również tutaj Republika Federalna Niemiec jest wiodącym partnerem handlowym dla Rumunii. Dalej znajdują się jeszcze Włochy, Węgry, Polska oraz z krajów azjatyckich Chiny i Turcja. Rumunia sprowadza głównie maszyny i urządzenia elektroniczne, rudy metali, samochody oraz części samochodowe. Szeroką grupę stanowi również ropa naftowa i pochodne ropy oraz farmaceutyki. Rumunia, podobnie jak Polska, należy do Unii Europejskiej oraz Sojuszu Wojskowego NATO. Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu państwo to także znajdowało się w sowieckiej komunistycznej strefie wpływów. Kraj ten w ostatnich 30 latach dynamicznie się rozwinął. Widać to przykładowo po wielkości produkcji, zarówno całościowej, jak i w przeliczeniu na jedną osobę. Mimo to Polska wciąż prezentuje się lepiej, zarówno pod względem gospodarczym, czy w wielu innych statystykach. I tak jak w przypadku porównywanych już Czech, to nasz południowy sąsiad niemal za każdym razem był kilka oczek wyżej niż Polska, tak Rumunia w zasadzie we wszystkich statystykach prezentuje się słabiej niż nasz kraj. Oczywiście należy pamiętać, że prawda suchych liczb nie zawsze bywa w pełni zgodna z rzeczywistymi realiami życia, ale na papierze tak to właśnie wygląda. W tej części to wszystko. Po więcej statystyk porównujących bezpośrednio Polskę i Rumunię zapraszam do obejrzenia tradycyjnie w dalszej części nagrania.